Moi drodzy, dzisiaj z terenu, ale krótko i o czymś innym. Ten filmik będzie dedykowany dla praktycznie tylko dla posiadaczy Deusa, bo będzie o słuchawkach. Popatrzcie, ja mam tutaj te takie zwykłe WS Audio słuchaweczki. Bez tego tutaj możliwości sobie nastawiania, bo to są takie najprostsze. Powiem wam, że niby one są z ORX-a i może tak jest, ale pasują też do Deusa 1. Ale podobno tylko z tym softem numer 6, nie? Także ten transmitter tak samo sobie tutaj można odpiąć. O! I to jest właśnie to. Tutaj tutaj się to ładuje i po prostu tutaj można tylko głośniej i ciszej dać, nie? Ale słuchajcie, jest taka opcja słuchawek o wiele lepszych, markowej firmy, powiem wam, JBL-a. To już jest inna jakość. Chociaż powiem wam, że ja tam na razie nie jestem jakimś tam zwolennikiem słuchawek, ale inni bez tego ponoć się nie mogą obyć. Także te słuchawki to są trochę inne, bo one wygłuszają jakby otoczenie. Ale co wam powiem, te słuchawki przerabia Rysio, mój kolega, stary poszukiwacz, stary deusiarz. Jak on je przerabia? Po prostu słuchajcie, on sobie drukuje tą płytkę, taką o tutaj, na którą wchodzi ten transmitter deusowski. No. Pyk, zapinamy sobie i mamy słuchawki normalnie do Deusa i chodzi to wszystko, bo już sprawdzałem, będę sobie dzisiaj testował. O, pyk. I powiem wam tak, o Rysiu zapewnia mnie, że tutaj, znaczy zapewnia, no można sobie porównać, nie, ten głośnik a tą słuchawkę, nie, jak to wygląda, że tu są jakieś lepsze przetworniki, że to jakoś lepiej słychać, lepiej działa. Zobaczymy, jak to w terenie się sprawdzi. Sam jestem ciekaw, także Rysio tak to porobił. Jeszcze powiem wam ciekawostkę, że jak nie chcesz sobie nosić tak, to możesz sobie nosić tak. I te dźwięki tutaj słychać elegancko, bo latem to powiem wam, nad morze to na pewno będą dobre. Ale tak w upale obawiam się, że baseny będą, ale dobra, jeszcze nie wiem, bo nie miałem. I teraz słuchajcie, Rysiek te słuchawki sprzedaje w śmiesznej cenie, bo przed chwilą dzwoniłem, to powiedział mi, że to za 70 chyba 5 zł. Oczywiście bez tego, nie? To trzeba transmitter trzeba mieć. Za 75 zł, czyli podejrzewam, że z przesyłką może tam góra do, nie wiem po ile, do 100 może góra dojdzie, także jak ktoś ma, powiem wam, chęć, to oczywiście pod tym filmem zostawiam wszelkie możliwe kontakty do Ryśka, może nawet tutaj gdzieś pod spodem będzie wyświetlany numer telefonu i adres mailowy, możecie pisać śmiało. Rysiek to jest fajny gościu, także wszystko wam powie, co i jak to działa na pewno, bo też testował. Robert Swerczyk to też na pewno chodzi z tymi słuchawkami, bo widziałem. Także mówię, będzie kontakt w opisie i wszystkich was po prostu zapraszam, deusiarzy, którzy chcą mieć takie fajne słuchaweczki, do po prostu kontaktu z Ryśkiem. Kupujcie i cieszcie się, bo naprawdę fajnie to wygląda, no i na pewno fajnie działa, co ja zaraz sprawdzę w terenie. Także na razie.